Zaczynamy. Witajcie, witajcie. Raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie witam. Grzegorz Szutnik się kłania. Oczywiście tutaj z Polski. Witam wyjątkowych ludzi z wyjątkowych miejsc, bo tak, na takie tutaj zerkam. Więc zaczynajmy. Opowiem Wam dzisiaj o projekcie, który jakiś czas temu, kilka lat temu, skradł moje serce i chyba kilku osób z tego webinaru na pewno też. I o tym, myślę, warto posłuchać. Obecność moja w firmie to już 4 lata minęło prawie. Także już jestem jakby z takim zapaleńcem trochę na 100%. Jeśli chodzi o początki firmy i początki tego w czasie, kiedy dołączałem do firmy, no nie wyglądało to wszystko tak pięknie jak dzisiaj. Pozostawiało wiele do życzenia, jeśli chodzi o prezentację, o przekaz, o wszystkie materiały, które mieliśmy, więc tym bardziej wielkie ukłony dla ludzi, którzy byli na samym początku, kiedy tworzyli ten projekt. Bo kiedy my dołączaliśmy w 2016 roku, to naprawdę już okazuje się sporo było, a ci, którzy o tym projekcie dowiedzieli się jeszcze kilka lat wcześniej, no to naprawdę musieli mieć głęboką wiarę, żeby do tego projektu dołączyć, na przykład widząc takie zdjęcie, bo zobaczcie, że można byłoby oczywiście doszukiwać się różnych gdzieś tam podtekstów, jeśli chodzi o ten ruch lądowy, czy dokładnie ruch lądowy, czy ten tak zwanego drugiego poziomu. Natomiast no, wszystko okazuje się staje się realne. Tak? Realne, jeśli chodzi o projekt, realne, jeśli chodzi o wizję, bo zdjęcie sprzed czy z ponad 100 lat, zobaczcie, że dzisiaj nabiera po prostu wielkiego wyrazu i po prostu realnego, nawet nie odkrycia, tylko realnej postaci. Więc już kiedyś ktoś przewidział to, z czym będziemy się zmagać, jeśli chodzi o nasze problemy, problemy transportowe, problemy komunikacyjne. Już wtedy naprawdę byli mądrzy ludzie. No, byli mądrzy ludzie. Już wtedy wiedzieli, że Ziemia czy planeta nie udźwignie tego, co ma do udźwignięcia. No i już wtedy ktoś wymyślił i zwizualizował, że trzeba będzie po prostu wprowadzić ten transport na tak zwany drugi poziom. No i to po bardzo, bardzo krętych drogach stało się lata później. Mamy obecnie no, wyjątkowy czas i o tym oczywiście za chwilę. Natomiast to, z czym na ten moment i to, z jakiego powodu się tutaj spotykamy, to po prostu dlatego, żeby zweryfikować sobie te współczesne problemy, o których mowa. No bo jeśli chodzi o problemy, no to szukamy oczywiście rozwiązań. Większość z Was jest prawdopodobnie tutaj dlatego, że szuka rozwiązań dla siebie innego rodzaju, tak? Mówimy tutaj o rozwiązaniach finansowych. Natomiast technologicznie i energetycznie i jakby środowiskowo zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o natężenie ruchu, problemy komunikacyjne, może u nas w Polsce, może prędzej w Stanach, tak? Możemy znaleźć takie autostrady i takie, że tak powiem, korki, jak na tym zdjęciu po lewej. Natomiast czy to Bangladesz, czy Indie, tutaj mówimy już o konkretnie wysokich problemach. Tam nawet niejednokrotnie w niektórych miastach czy krajach nie ma przepisów drogowych, więc z czego tu się więcej spodziewać? Więc szeroko pojęty nieład, chaos obecny dzisiaj, kiedyś zwizualizowany na zdjęciach. Dzisiaj tak naprawdę jednym z największych problemów, jaki powoduje dla naszego środowiska, dla naszej planety, którą kiedyś, pamiętajcie, musimy zostawić po sobie. Kolejny dowód, port w Rotterdamie. Zobaczcie, jak tutaj ilość ładunków do przywiezienia. Tam w drugim planie widać szereg statków czekających w kolejce.
Natomiast tutaj już gdzieś to ktoś musi rozwieźć, ktoś to musi przetransportować, tak? Jeśli chodzi o te kontenery, które widzicie. No, na zdjęcie zdecydowanie tego nie oddaję. Byłem kiedyś w tamtych rejonach i naprawdę to jest niesamowite, co tam się po prostu dzieje. Więc jakby gospodarczo i technologicznie jakby no, wymuszono, można powiedzieć, nowy rodzaj transportu czy technologii dla naszego środowiska, dla naszej planety, dla rozwiązania problemów, których jest coraz więcej. Pierwsze kilka, o których powiemy, to właśnie problemy z przeciążeniem tras transportowych, brak zabezpieczeń, czyli ilość osób, ilość ludzi ginąca rocznie w samochodach, czyli w środkach transportu takich tych drogowych, tak, przewyższa nawet kilkukrotnie ilość zgonów, ilość problemów i wypadków, tak, od wszelkiego rodzaju innych transportów, czy to mówimy o transporcie morskim, lotniczym, czy atakach terrorystycznych, obojętnie. Więc jakby jeśli chodzi o te wszelkiego rodzaju problemy, z którymi się spotykamy, to te dwa główne, największe są po prostu no, jakby do rozwiązania i one są zupełnie gotowe do tego, żeby je rozwiązać. Jeśli chodzi o naturę, no zobaczcie, no, dzisiaj już jakby nie muszę Was przecież przekonywać, że to, co się dzieje, wprowadza pewnego rodzaju anomalie, tak, pogodowe i katastrofy ekologiczne, czy to powodzie, czy burze, czy ogromne śnieżyce, czy upały. To wszystko dzisiaj, można powiedzieć, jest obecne, bo to wszystko przenosi się dalej na to, co tak naprawdę no, jemy, czy nas konkretnie, może nas to fizycznie nie obejmuje, natomiast pamiętajcie, że im więcej takich niestworzonych, różnych dziwnych kataklizmów, tym po prostu na przykład droższe jest utrzymanie nas tutaj, ludzi na tej planecie. Stąd te wszystkie problemy, które są po drodze i które rozwiązać po prostu musimy. Człowiek oczywiście nie daje często za wygraną. Jesteśmy w dziwnych czasach. Zgodzicie się ze mną, że jesteśmy w wyjątkowo dziwnych czasach, gdzie no, czy to ręka ludzka, czy zrządzenie losu, tak, wprowadza jakąś pandemię, czy plandemię, jak to mówią. Dziwne rzeczy się dzieją wokół nas, natomiast no, natura i Ziemia pokazuje, że po prostu no nie daje za wygraną, tak? Człowiek próbuje udowodnić, rządy korupcyjne, no niestety elity nie chcą przeforsować, nie chcą pozwolić na to, żeby na przykład paliwem dla większości samochodów, na przykład było paliwo czy napęd odnawialny, tak? Tylko jakby siły są położone na przykład ropie naftowej jako głównym jakby motorze gospodarczym, bo zbyt dużo gospodarek jest od nich uzależnionych. Z takim zdjęciem oczywiście dzisiaj się nie spotkamy, prędzej w muzeum, natomiast jeśli chodzi o zanieczyszczenia, tego więcej można doświadczyć w tym momencie obecnie na świecie. Zwróćcie uwagę, że no ilość wytwarzanych gazów, różnego rodzaju no, tych toksycznych związków, tak, przenoszonych do atmosfery, czy przenoszonych, czy jakby wytwarzanych na naszej planecie, jest zatrważająco wysoka i ona powoduje, że po prostu bardzo, bardzo dużo złego czeka na nas niestety. I to jest z tym wszystkim najistotniejsze i to jest po prostu największy kłopot. Jeśli chodzi o no ten trzeci, jakby najważniejszy czynnik spowodujący zmiany, to zanieczyszczenie środowiska właśnie, tak? Czyli coś, co powoduje no nieodwracalne, można powiedzieć, zniszczenia, nie tylko gospodarcze, nie tylko nie wiem, geologiczne, ale też jakby, no, te najważniejsze dla nas, czyli te, którymi
jakby no, żyjemy, tak? Żyjemy na co dzień. I jakby gdybym wam dzisiaj dał pewnego rodzaju rozwiązanie, to czy to jest ściereczka ekologiczna, czy jakiś płyn i tak dalej, to dzisiaj nie muszę was przekonywać do tego, żebyście używali eko, tak? Bo jesteście w tym momencie świadomi. Natomiast to, co my tutaj dzisiaj chcemy pokazać, to po prostu chcemy pokazać rozwiązanie i coś, co oprócz tego, że będzie technologicznie wyjątkowe i jest technologicznie wyjątkowe, da Wam w przyszłości, w zależności od tego, jaką decyzję wybierzecie, da Wam po prostu wyjątkową no, gratyfikację. Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, zobaczcie, jak duży jakby potencjał tak, jest do zrobienia. Mówię tutaj o tym, że z ilu rzeczy musimy zrezygnować, żeby tą planetę uratować. Więc tych odnawialnych źródeł energii po prostu jest w tym momencie dużo, dużo mniej. Polska staje się coraz, oczywiście coraz bardziej świadoma i ludzie, którzy i są na takich prezentacjach i chcą pozyskiwać kolejną nową wiedzę, oczywiście będą tych sposobów różnych szukać na to, żeby tych rozwiązań było więcej albo żeby z większej ilości tych rozwiązań korzystać. Natomiast dzisiaj zdecydowanie za długo i za dużo czasu poświęcamy po prostu tym produktom, półproduktom, z których korzysta gospodarka, trując niestety nie tylko planetę, ale też i ludzi. Więc wysokie zużycie energii, to oczywiście wszyscy już o tym mówią i trąbią, że nie jesteśmy w stanie wręcz tego zatrzymać, więc musimy znaleźć rozwiązania. A więc jeśli wysokie zużycie energii, to jednocześnie patrząc na stare przyzwyczajenia i czas, kiedy nie podejmiemy właściwych decyzji, jeśli chodzi o zmianę wytworzenia tej energii elektrycznej, to niestety w problemie będziemy się po prostu pogłębiać, tak, i utrwalać. Więc tutaj nasza praca, żeby na takich połączeniach, jak dzisiaj było nas dużo, żeby budować nową świadomość, żeby dawać ludziom możliwości, bo to po prostu nam pomoże no, zwiększać świadomość i też jednocześnie polepszać nasz stan naszego portfela. O tym za chwilę oczywiście powiem. Także człowiek próbuje różnych rozwiązań, jeśli chodzi o transporty, o przenoszenie towarów, przewożenie ludzi. Więc czy to krajobrazowo, czy środowiskowo, czasami radzimy sobie z tym lepiej, czasami gorzej. Jak widać, po tych niektórych zdjęciach radzimy sobie różnie, z lepszym, z większym bądź z mniejszym sukcesem. Natomiast tutaj ktoś, zobaczcie, w Niemczech coś takiego wymyślił, tak? Wykorzystano miejsce nad rzeką, żeby nie zabijać ruchu drogowego, jeszcze bardziej nie zatłaczać. I no, nie zostało to jakby zaadaptowane w większym wymiarze, co spowodowało, że jakby zostało to w tym miejscu, jakby ten projekt się nie rozwija. Ale ktoś już coś próbuje. Tutaj w Azji też coś zostało zrobione, też ktoś coś sprawdził, też coś próbują zweryfikować. I co? No i no, też prawdopodobnie z racji może kosztów, tak, albo zbyt drogiej technologii nie zostało to wykonane. Zerkam na tutaj wpis Bartka, przepraszam, przerwę. Gdzieś tam na pewno jest jakaś ikonka, która powoduje, że można przełączyć z obrazu na głos albo na prezentację w telefonie, więc nie poddawaj się, próbuj, szukaj ikony. Więc tutaj kolejne rozwiązanie, czy to narty, czy jakieś kolejki górskie, czy przenoszenie właśnie nad wodą, nad rzeką, tak? Bardziej kolej linowa niż jakieś zastosowanie technologiczne powoduje, że znowu jest to jakby wykorzystane komercyjnie. No, technologia nie jest wzięta w szerszym tego słowa znaczeniu z racji super dokładnie, z racji tego, że no, pewnie nie sprawdza się przy być może większym nadmiarze ludzi, więc większej ilości ludzi w skróconym czasie podróży, może też koszty wytworzenia,
Więc tych jakby propozycji oczywiście świat ma trochę. W czym bierzemy udział? No, bierzemy udział w czymś wyjątkowym na pewno i nie ukrywam, że to do dzisiaj jakby z tyłu głowy cały czas gdzieś wokół mnie krąży. O słowach naszego projektanta, głównego architekta, który już niejednokrotnie powiedział, nawet nieraz go słyszeliśmy, że przemysł transportowy, który tworzymy, jest dużo lepszy wręcz, o dużo lepszym potencjale niż branża lotnicza czy kolej bądź transport drogowy. Więc jakby tymi słowami, tą wizją nie ukrywam, że cały czas gdzieś tam sobie żyjemy i staramy się dotrzeć do większej ilości osób poprzez przenoszenie, można powiedzieć, tej dobrej nowiny, dobrego słowa, dobrej technologii, super ludzi, wyjątkowego środowiska. Przenosimy to po prostu dalej, żeby tą koncepcję po prostu rozpropagować bardziej, tak? Więc tego się trzymamy. I to, o czym mówimy, to już realny transport, realny, no, w miarę upływu czasu, im dłużej jakby wszystko idzie do przodu, tym oczywiście firma rozwija się dużo bardziej, o tym za chwilę powiem. Natomiast to, co kilka lat temu zobaczyliśmy już na żywo, to czym mieliśmy się okazję i przywilej przejechać, no to właśnie tego typu kolej w Taborze, bądź na takiej naciągniętej strunie. I to jest właśnie jakby koncepcja zabrana z tego, być może ktoś z Was gra na gitarze, naciągał nieraz strunę i wie, jak ona wygląda w praktyce, tak, w ręku, w palcach, gdzie jest po prostu bardzo twardym, mocnym materiałem, technologicznie wykorzystana do tego, żeby po prostu no, zmienić obraz transportu na świecie. Mówiąc o globalnym projekcie, mówimy tutaj o czymś, co mogłoby naprawdę zrewolucjonizować nie tylko transport, też energetykę, natomiast też no, wizualną stronę, czy to miasta, czy dzielnicy, czy gdzieś jakiegoś tam, czy to kraju, czy nawet kontynentu, bo jakby zarys jest po prostu wyjątkowy. Więc to, co ktoś sobie wymyślił i to, co Anatolij Junicki nam pokazał, to na dwóch podporach po prostu naciągnięta mocna struna, w zależności od tego, o jakim transporcie mówimy, czyli o jakim rodzaju tego pojazdu mówimy, to tam wspominamy o usytuowaniu i w terenie, i rozmieszczeniu tych podpór, w zależności od tego, ile osób ma na tej trasie sobie podróżować. Jeśli chodzi o techniczny aspekt, czyli tego, na czym się poruszać, no to proszę zobaczyć, że mamy wypełnioną, można powiedzieć, zamknięty taki całownik, zamknięty taką specjalną masą, która jest też opatentowana, jest bardzo, bardzo trwała, bardzo wytrzymała, ona jest zalana, zalane są te struny, one są zrotowane. W zależności od transportu jest ich odpowiednia ich ilość, od 2 do 9, więc bardzo odporny materiał. Oczywiście, jeśli chodzi o pochłanianie hałasu, te wszystkie rzeczy związane z konserwacją, czyli gwarancja też firmy, która daje na tą trasę czy na ten produkt, jest też wyjątkowa. No i o tym też trzeba oczywiście wspominać. Także tak wygląda technicznie przekrój tego nośnego elementu. Więc tak dobrze, Szymon, podpowiadasz, że jest to coś na zasadzie technologii mostu wiszącego i o tych mostach też można trochę powiedzieć, bo jakby transport, jeśli chodzi o Skyway, to jest tylko część, natomiast za nim też kryją się, mieliśmy okazję chodzić na takim moście napinanym, taką ma on definicję w Skywayu, więc jest po prostu na dwóch
na dwóch mocnych podporach, pospinany linkami i naprawdę bardzo duża ilość osób może przez taki most przejść, nie zajmując zbyt dużo miejsca i można go zobaczyć w Ekotechnoparku. Tam też byliśmy z ludźmi, z zespołem, tak, i co roku mamy możliwość, w tym roku chyba będzie ciężko się tam pojawić z racji tych dziwnych rzeczy, które są wokół nas, natomiast możliwości takie są, oczywiście. Więc tutaj mamy w zależności od tego, o jakim transporcie i rodzaju transportu mówimy, o jakim przeznaczeniu, tak, czyli gdzie to miałoby być zamontowane, czy to w mieście, czy tak na przedmieściach, czy tak zwanym szybkim transportem, czy tam, gdzie nie ma może mediów, tak? Mówię tutaj o wodzie albo internecie, albo jakimś być może energii, tak? Która jest przeniesiona po prostu w tym taborze stalowym, tak? Po którym górą jedzie, porusza się, przemieszcza się szybki transport dołem i jedzie ten wolniejszy, ale on wcale nie jest taki wolny, ponieważ rozpędza się ponad 150 na godzinę, więc całkiem nieźle. No i w miejscach, które są zupełnie albo odległe, albo może to jakieś jeziora czy wyspy, tak oddalone od siebie podpory nawet do 2,5-3 kilometra, naciągnięta struna. I w czymś takim właśnie mieliśmy okazję się poruszać na Białorusi, tak, w Malinochordze, 30 kilometrów od Mińska, wyjątkowe miejsce. I to już jest prawdziwe zdjęcie, ono się właśnie znajduje w Malinochordze, tam gdzie mówiliśmy. I to jest to właśnie miejsce, gdzie można się tam udać, tam można to wszystko zobaczyć. I nie ukrywam, że w czasie, kiedy tam właśnie mieliśmy okazję być, obcować, poznawać ludzi i zobaczyć tak naprawdę tam na miejscu, z jakim projektem mamy do czynienia. Nie tylko chodzi o technologię, tak? Tylko chodzi to po prostu o cały obraz tego projektu, o jakim mówimy, tak? Czyli o tej takiej ergonomiczności, jeśli chodzi o ilość zajmowanego miejsca, ilość przenoszenia towarów, czy dźwięk, tak jak wydaje ten transport. Tam u góry, tam gdzie widać u góry, widzimy taki ten daszek, tam jest właśnie miejsce, taki ala dworzec, zielony dworzec do wsiadania w ten szybki bolid, który rozpędza się do ponad 600 na godzinę i w tym momencie budowana jest ponad 20-kilometrowa trasa na ten właśnie moduł. Jeśli chodzi o człowieka, który, nie ukrywam, no, mnie zainspirował do tego, żeby ten projekt cały czas wspierać, cały czas o nim dobrze mówić. Oczywiście mam świadomość, że jest to, można powiedzieć, twór nowej branży, więc jakby cierpliwość w ten projekt musi być wpisana. Oczywiście nas jako inwestorów, natomiast też no, przede wszystkim tego człowieka, który to tworzył. No, wyobraźcie sobie, no, kilkadziesiąt lat pracy nad swoim marzeniem, nad swoim pomysłem. Trzykrotnie bodajże próbował zbudować ekotechnopark, żeby to pokazywać. W końcu mu się to udało na Białorusi. Można było powiedzieć, że dziwne miejsce, prawda? Niejednokrotnie w Polsce chyba się śmiejemy z Białorusi, a nawet z koronawirusa chyba wyszli z tego, co wiem, najkorzystniej. A takie właśnie miejsce przyjęło Junińskiego do tego, żeby tam właśnie pokazał i w późniejszym czasie, to już się dzieje od 3 lat, 4 lat, po prostu zapraszał różnego rodzaju delegacje, wyjątkowych ludzi, którzy no nie tylko gdzieś tam dużo mogą, tak, natomiast też mają wielkie wizje i też tak jak my chcą wspierać ten projekt jak najlepiej się da i jak najszerzej się da, jeśli chodzi o społeczność i jak najmocniej, jeśli chodzi o to, o czym pisze Robert, czyli o kapitał. Więc jeśli chodzi o te problemy, które rozwiązujemy.
tak? Czyli największe z tych problemów, z którymi mamy do czynienia, rozwiązaliśmy, rozwiązujemy naszym transportem. Głównie przyczynia się do tego współczynnik oporu powietrza, coś, co nasz wynalazca udowodnił niejednokrotnie, wpisując parametry techniczne właśnie ten mały szczegół, tak, który dzisiaj w samochodach dobrej klasy, bardzo dobrej klasy jest określany w miarę dobry, tak, ten 0,4, a my zeszliśmy kilkukrotnie niżej, podnosząc ten element jeżdżący w górę, do tego jeszcze zmieniając jego, no można powiedzieć, napęd, tak, napędzenie, bo napędzany jest elektrycznym kołem. Stąd jakby jeśli chodzi o zużycie, czy to energii, czy paliwa, tak to przeliczając, zobaczcie, jak to jest niewiele, przeliczając na 14 osób, to jest powiedzmy niecałe 150 gram paliwa, energii wytworzonej, zamienionej na prąd, na energię tak naprawdę odnawialną, bo cały Skyway będzie napędzany energią odnawialną, czy to z fotowoltaiki ustawionej wzdłuż trasy, czy z farm fotowoltaicznych. Przy większej prędkości, przy mniejszej ilości osób, zobaczcie, że mówimy o troszeczkę większym zużyciu, ale to i tak jest na tyle niskie zużycie, że żaden inny transport tak nie wychodzi korzystnie jak właśnie nasz Skyway. To jest prawdziwe zdjęcie. Również oczywiście w tym wagoniku możemy przewieźć tam bodajże do 16 osób. Oczywiście one mogą być rozbudowane, łączone. Oczywiście nie mają w sobie kierowcy, tak? Nie, są autonomiczne, czyli porozumiewają się między sobą. Tak zwana inteligencja rzeczy. Oczywiście wprowadzona, pełen monitoring, bezpieczeństwo, tak, na drugim poziomie, czyli wszystkie systemy, które prowadzą do tego, żeby to wszystko bezpiecznie się poruszało po swoim torze. Silnik kołowy, ten kluczowy, jeśli chodzi o napęd, tak, czyli coś na zasadzie trochę Formuły 1 napędzany w momencie, kiedy oczywiście elektrycznie, tak, natomiast energia jest ze sobą indukowana, wytwarzana w momencie, kiedy to się zatrzymuje, przehamowywuje. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o techniczne aspekty. Wyjątkowe, jak dla jakiegoś technika, wyjątkowa sprawa, tak, żeby to wszystko sobie zweryfikować. No tutaj jakby kolejny pokazany dowód na to, że trzeba tą naszą planetę ratować, że trzeba ją szanować, żebyśmy mogli coś zostawić po sobie. No, bardzo, bardzo ważne. Przede wszystkim, jakby oczywiście każdy chciałby, żeby to wszystko działało już dziś, natomiast patrząc na to, jak tworzy się biznes, jak on działa, jak on funkcjonuje, to wcale nie jest takie proste, tym bardziej, że mówimy o jednej z najbardziej skorumpowanych branż chyba na świecie, jeśli chodzi o transport, więc to naprawdę nie jest takie proste. Więc mamy sporo wyrzeczeń i górek przed sobą, żeby to wszystko dowieść do końca, chociaż już jesteśmy, można powiedzieć, w końcówce. Porównanie, jeśli chodzi o kwestię liczb, tak, i kosztów, to co nie ukrywam, mnie też przekonało i przekonuje też moich inwestorów, kiedy zaczynamy mówić o szczegółach, czyli czy to zużyje koszt wytworzenia, czy zużycie energii, czy pojemność osób, tak, wskaźnik zanieczyszczenia środowiska, czy ten właśnie wskaźnik wypadków, o którym mówiliśmy na początku, to jest po prostu, to są argumenty, na które no, nie można znaleźć, można powiedzieć, nie można znaleźć sprzeciwu. Jedynym sprzeciwem, który mógłby nam ktoś zarzucić, to to, że ten projekt nie powstanie. Natomiast informacja jest taka, że on już istnieje.
i to w niebyle jakim miejscu. Więc jeśli chodzi o porównanie z każdym rodzajem transportu, tak, można powiedzieć, że wygrywamy no, na każdej płaszczyźnie. Tu mamy do czynienia z różnymi modelami tego transportu osobowego, czyli od 2 osób do kilkudziesięciu osób w takim pojeździe, tak? I jeśli chodzi o prędkości, czyli od tych do 150 na godzinę do ponad 500. I to jest to, czym prawdopodobnie zwojujemy świat, tak? Bo jak to mówią media, lubią sensacje, lubią szybkość, lubią prędkości, więc wcześniej czy później będą o nas mówić mocno. To jest towar, to jest transport towarowy, dzisiaj jeszcze bardziej zmodyfikowany, jeśli chodzi o kontenerowców. Tam, gdzie w tym momencie oczy wszystkich inwestorów zwrócone są na Dubaj, tak, na Zjednoczone Emiraty, ponieważ tam jednym z kluczowych aspektów, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, jest właśnie kontenerowy transport, później towarowy, mniejszy, większy. Tak mogłoby to wyglądać, czyli górą, w zależności od miejsc, w jakim to będzie zamontowane, górą towar, dołem ludzie, wszystko oczywiście w pełni bezpieczne. Porty, no jeden z też ogromnie ciekawych projektów, projekt portowy, tak, nie musi być zawiązana cała infrastruktura portowa do tego projektu. Wystarczy, że to będzie nawet no, infrastruktura wbudowana, odsunięta, w sensie odsunięta od brzegu, nawet o 2 km, tak? Wszystko może to być na takiej platformie umieszczone. Bardzo wiele tych wizualizacji ciekawych jest na głównej stronie Skyway'a. Zdecydowanie do tego zachęcam, bo warto się z tym zapoznać, naprawdę. Tym bardziej w czasie, kiedy pokazujecie to komuś, w czasie, kiedy rozmawiacie z ludźmi, ludzie zadają różne pytania, ludzie zadają też te trudne pytania oczywiście. Tutaj możemy się pochwalić organem certyfikującym, tak, znanym organem certyfikującym, który wydał takie zaświadczenie, takie jakby no, pewnego rodzaju certyfikację dostosowania do ruchu, tak, na kilka transportów, na kilka tych, które już obecnie posiadamy, więc taką nagrodę dostaliśmy. Urządzenia są bezpieczne, urządzenia są sprawne. Oczywiście w tym momencie już dużo, dużo więcej robimy sami niż kiedyś. I to wszystko oczywiście przed nami. Gdyby chcieć o tych wszystkich uznaniach, nagrodach i patentach rozmawiać, to naprawdę mogłoby nam zejść parę dobrych minut. Jesteśmy w tym momencie zabezpieczeni na każdym kontynencie. Pamiętam w czasie bodajże tam kilkunastu miesięcy, tak, od momentu, kiedy weszliśmy do projektu z zespołem, bardzo duża część środków została wydana na tak zwane zabezpieczenie prawne. Bardzo dużo nagród wszelkiego rodzaju, takich uznań, tak, które niewątpliwie wskazują na to, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym i na pewno to nie jest projekt na chwilę, tak? Czy ten, który zniknie. Tym bardziej, że sami dobrze wiecie, pewnie nie w niejednym projekcie byliście czy jesteście. Chyba na palcach jednej ręki można nawet może nie wyliczyć, ile projektów przetrwało te kilka lat ostatnich, tak? W tak zwanych tych online biznesach. Także certyfikacje, uznania, wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsca do tego, żeby firmy docenić, oczywiście są na świecie i stoją pełnym otworem, tak, dla firmy. Jeśli chodzi o dzisiejszy, teraźniejszy argument do tego, żeby można byłoby komuś konkretnie powiedzieć, z czym mamy do czynienia, to na pewno dzisiaj ponad 800 inżynierów, ponad
300-200 pracowników fizycznych na różnym szczeblu, ponad 1000 w sumie ludzi w firmie. Bardzo, bardzo, coraz więcej jest materiałów z biura firmy, coraz więcej tworzymy sami dla siebie, tak? Mówimy o kompozytach, mówimy o wyjątkowych maszynach, które są naprawdę najlepszymi, najdokładniejszymi maszynami na świecie do produkcji naszych pojazdów. Więc kiedy mówimy o ekotechnoparku, to zawsze przychodzi mi do głowy właśnie Marina Horka, tam gdzie byliśmy, tam gdzie odwiedzaliśmy to miejsce z kilkoma set tysiącami ludzi. W ciągu kilku lat tam pojawiła się ogromna ilość osób sprawdzających, dotykających te wszystkie rzeczy, patrzących na swoje drzewka, bo tam każdy w zależności od tego, jak, kto i gdzie, w jaki sposób zainwestował, tam ma swój, można powiedzieć, ma swoje uznanie, swoją pamiątkę po swoich dobrych decyzjach. Także kilka rodzajów tras, kilka rodzajów transportów, coraz bardziej rozbudowywany. Teraz te budynki po prawej stronie u góry, widać one nowe cały czas powstają. Tam są takie centra laboratoryjne do tworzenia, do jakby udoskonalania projektów, tych, o których Anatolij Junicki mówił od wielu lat, między innymi o humusie, o tak zwanych ekohausach, w których już tak naprawdę może nie mieszkamy, ale już egzystujemy, mówię tutaj o firmie. No i co? No i to wszystko jakby powstaje naprawdę niedaleko od Polski. No nie chcę tutaj komentować tego, co się w Polsce dzieje, w jaką to stronę oczywiście idzie, czy w dobrą, czy złą. No, zwróćmy tutaj po prostu uwagę na to, co się dzieje też u innych i po prostu wyciągajmy sami wnioski. No coś, co jest wyjątkowe, mili Państwo, dla nas, jeśli chodzi o inwestorów i jako argument dla ludzi, którzy jakby ten projekt obserwują, to na pewno Zjednoczone Emiraty. No tam się dzieje nadzwyczaj dzisiaj dużo, bardzo powiedziałbym wręcz szczerze. Tam, tak jak wiecie, zwrócone są oczy nie tylko świata, mediów, tak? Ogólnie jako na Dubaj. Tak? Więc ja tym bardziej mam ten ogromny przywilej móc promować i być częścią projektu, który naprawdę, tak naprawdę startuje w Dubaju, tam gdzie wszyscy go obserwują, tam gdzie cokolwiek wprowadzane jest na świecie, jest implementowane najpierw w Dubaju, żeby to zweryfikować, czy to po prostu działa. Więc jak dla mnie jeden z największych argumentów dla przyszłych inwestorów, a pamiętajcie, że ten projekt jest pewnego rodzaju crowdfundingiem, crowdfunding investingiem, dlatego im więcej osób zarazicie tym projektem, tym lepiej, tym bardziej w tych czasach, za chwilę o tym powiem. Także to już są prawdziwe zdjęcia, te zdjęcia są już inne, są nowe filmy. To jest taki model inny niż ten w Białorusi, bo tam mamy do czynienia z innym klimatem. Natomiast tutaj mówimy o tak zwanej wersji tropikalnej, w której jest po prostu chłodno, tak? Wiedząc, z jakimi temperaturami mamy do czynienia. 400-metrowa trasa. Tam byliśmy, tam mamy zdjęcia, a za chwilę o tym też opowiem. Także Eco House to jest kolejny z projektów, tak, który będzie też wprowadzany. Tak naprawdę do końca jeszcze nie znamy formy tego projektu, jak on będzie, jak będziemy mogli pewnie też go polecać, znając jakby system działania i strukturę działania firmy. Dla mnie bardzo ciekawy projekt, z chęcią, jak to mówią, będę z tym produktem doszlatał i zarażał innych. Tutaj mówimy o tym humusie powiązanym z gruntem, który do tej pory nie był możliwy do zagospodarowania, czy to w wersji takiej deweloperskiej, czy w wersji tej roślinnej, tak? Bo humus, o którym mowa, to firma stworzyła, czy będzie de facto tworzyć i nad tym pracuje
bodajże 8 rodzajów humusu, który będzie w zależności od tego, gdzie będzie zapotrzebowanie, będzie tam dostarczany i tam będzie albo na nim coś rosło, albo na nim będzie można coś budować, uprawiać, tak? Bo tutaj głównie mowa o ekologicznym żywieniu i cały czas jakby te nauki się i ta nauka się tutaj rozrasta. Także co, jeśli mamy, jeśli mowa o tych najważniejszych tak naprawdę i kluczowych aspektach dotyczących Skyward Community, naszego rodzimego Skywaya, to mówimy o kilku argumentach, czyli tej pewnego rodzaju innowacyjności. Tak, komukolwiek nie pokażecie tego projektu, ktoś powie, że to jest niemożliwe, że to już jest, albo to jest w ogóle, to będzie za jakieś 30 lat, to jest na pewno nie ten czas i tak dalej. Kolejnym argumentem jest to, że on jest nad ziemią, czyli jest wyeliminowane ryzyko zderzenia z jakąś podporą, tak, no bo to tam nie ma takiej możliwości, czy skrzyżowania, zderzenia na skrzyżowaniu, tam nie ma takiej możliwości. Transport wysokich prędkości, a pamiętajmy, że dzisiaj świat lubi prędkość, więc to jest konieczne. No coś, co jest bezapelacyjnie jednym z największych argumentów, czyli bezpieczeństwo. I o tym mówimy też w przypadku Skyward Community. Wydajność, czyli przewożenie osób, tak? Ogromna ilość osób jest możliwa w przewiezieniu na dobę. Sam nie ukrywam, interesuję się obecnie dużym projektem na świecie, który będzie potrzebował bardzo dużej ilości osób przewiezionych w ciągu doby, bo będzie miała jakby taką możliwość do obsłużenia tych ludzi na miejscu. Więc wydajność, kluczowy element. Łatwo integralne, czyli łatwe w adaptacji, czyli w zbudowaniu, w adaptowaniu w danym miejscu, kraju czy regionie. No i bardzo ważne, przyjazne środowisku, czyli bardzo długa gwarancja firmy na sam transport do tego napędzany odnawialnymi źródłami energii, więc po prostu przyjazne, tak? Bardzo ważne. Okej. Nie chcę Wam zawracać tutaj troszkę głowy i zajmować czasu, dlatego wkleję tutaj sobie taki link i Wam go po prostu podeślę, żebyście mogli sobie go zobaczyć, dobrze? I zachęcam, abyście go wykorzystywali sobie do kontaktu z ludźmi. Po prostu odprowadzając ludzi zainteresowanych do tego kanału, tam jest bardzo, bardzo dużo świetnych materiałów. Po prawej stronie macie jeszcze w różnych językach, macie możliwość jeszcze webinarów w różnych językach. Tutaj Wam wkleję jeszcze webinary, żebyście sobie wiedzieli, co komu przesyłać. I ogromnie do tego zachęcam, żeby z tych narzędzi korzystać, ponieważ no, takich ludzi jak ja jest naprawdę trochę i no, oni po prostu starają się, żeby ten projekt jak najdalej zaszedł w świecie. No tym bardziej, że tak jak mówię, nam się to po prostu opłaca. Okej, to w jakim miejscu jesteśmy, tak tutaj jakby zmierzając do brzegu, to wyjątkowy dla mnie czas dla mojego zespołu, czyli 2016 rok, dołączamy w etapie konstrukcyjnym. Tam ktoś wyżej napisał, że dołączył, kiedy zostało coś nam wbite, czy wbudowane, czy wmurowane w Malinachorce. Super, naprawdę gratuluję. My dołączyliśmy troszeczkę później, 2016 rok, etap konstrukcyjny, wtedy mogliśmy te wszystkie rzeczy sobie zauważyć, przyobserwować, jak to wszystko tam wygląda. Dużo zaczęło się dziać 2017-18 rok, bardzo dużo gości w Ekotechnoparku, no, wyjątkowy czas dla firmy, ponieważ tam no, po prostu pokazywała firma, na co tak naprawdę stać,
w danym momencie z pomocy tak naprawdę normalnych ludzi, jakim jesteśmy. Zeszły rok też oczywiście ciekawy, no ten troszeczkę mniej z racji tego czasu, w jakim się znajdujemy, natomiast nie poddajemy się. Firma realizuje założone rezultaty i plany, tak? Zeszły rok, początek realizacji Dubaj, tam gdzie się pojawiliśmy, i ten rok, no to już taka konkretna praca w Zjednoczonych Emiratach nad naszymi modelami, żeby tam naprawdę się zadziało. Więc z osób, które być może jeszcze nie wiedzą zbyt wiele na temat etapów, czy w jakim jesteśmy, też nawiązując do pytania Roberta. Więc jesteśmy w etapie 14.1, będzie tych etapów, będzie ich 3. W white paperze możecie na stronie sobie zobaczyć dokładnie, jak tam to wygląda, jak jest to rozpisane, tam jest wszystko jasno napisane. Bardzo możliwe i w zależności od tego, jak ten rok tak naprawdę biznesowo się potoczy, że w tym roku zamkniemy etap 14 i przyszły rok to będzie etap 15, tak? My włączając, tak jak Robert dołączył w marcu w 2016 roku, ja dołączyłem w październiku w 2016 roku, tak, wtedy słyszeliśmy o tak zwanym dolarze na giełdzie. Dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście koniec etapu 15 to jest ten tak zwane wejście na giełdę, na ten zewnętrzny rynek. I te pieniądze, bo tak to dokładnie jest zapisane w firmie, te pieniądze, które pożyczamy firmie, tak, do tego, żeby rozwijała się, żeby tworzyła nowe rzeczy, żeby zdobywała rynki i tak dalej, będziemy mieć po prostu oddane z naddatkiem, tak? Patrząc na to, że kupiliśmy za te pożyczone pieniądze, dostaliśmy obiecane formę udziału zapisu w rejestrze. No i tak w momencie, kiedy one wejdą na zewnętrzny rynek, tak zwane IPO, wtedy będziemy mówić o po prostu debiucie giełdowym, tak? To też nie jest takie proste, tak? Ja też nie ukrywam, śledzę różnego rodzaju przedsięwzięcia i firmy, które mają z tym do czynienia i albo jakby bariera jest zbyt wysoka, albo niespełniane są pewne kryteria. Jakby od momentu decyzji, że wchodzimy, jest jeszcze dobre kilka miesięcy do tego, żeby jakby do tego faktu doszło. Wiemy przynajmniej na dzisiaj, że ma być to giełda londyńska. Natomiast jakby całej procedury nie do, no, jest ona omawiana na webinarach technicznych przez prawnika Masłowa, z którym mieliśmy przywilej prowadzić jakiś czas temu połączenie. Natomiast to ja mogę doradzić i do czego mogę zachęcić od siebie, to naprawdę, żebyście dostawali dużo wiary i trzymali swoją wiarę na odpowiednim poziomie. Po prostu dużo czasu spędzajcie nad oglądaniem wszelkiego rodzaju materiałów, tak? Materiałów tych aktualności, które się dzieją w firmie. Oczywiście, jeśli mowa o wypłatach dywidend, tak? No to o czym też oczywiście wiemy i o czym słyszymy niejednokrotnie, to tamte wypłaty dywidend muszą być oczywiście z zysków, tak? Bo tych zysków firma będzie się dzieliła 20% zysków z nami, jako z partnerami, więc no ja myślę, że to jest jakby sprawiedliwe wszystko, tak? Gdyby to było, nie wiem, 50, może więcej procent, może to by zresztą nie wyglądałoby to na pewno formalnie dobrze dla inwestorów, natomiast z reguły spółki giełdowe mniej więcej chyba w maksymalnym przedziale właśnie do 20% się poruszają. Jeśli chodzi o sposób inwestowania, czy sposób, z jakim możemy się utożsamiać, to już na pewno wiecie, że one są w formie ratalnej, kilkumiesięcznej bądź kilkunastomiesięcznej. Więc w zależności od tego, jak sobie wybierzemy, które z tych rozwiązań sobie wybierzemy, tam mówimy o bonusach, o udziałach, mówimy tutaj o ilościach tych miesięcznych, tak, tych rat.
z których możemy korzystać. Możemy nasz pakiet zadedykować naszemu dziecku, możemy jakiemuś, nie wiem, studentowi, który skończy, czy dziecku, które skończy 18 lat, albo po prostu z naszym starszym dzieciom, jeśli takie oczywiście mamy. Także tych pakietów jest różna ilość i one są po prostu różnego rodzaju. Zwróćcie sobie proszę uwagę na dyskonta, bo tutaj mamy dyskonta 32, 35. Przy większych kwotach mówimy o dyskoncie 33 na przykład, albo 47, tak? Tutaj przy większych kwotach 57, przy pół milionie, przy 400 tysiącach. Zobaczcie, no, ilość udziałów oczywiście robi wrażenie, natomiast kwoty inwestycji też. I tutaj zdecydowanie jesteśmy w czasie, kiedy warto się tym zainteresować, bo jesteśmy naprawdę, zostało nam 15 dni do tego, żeby skorzystać z wyjątkowej promocji, czy to tej jednorazowej, czy kilkumiesięcznej, bo jesteśmy po prostu w etapie, gdzie firma zrobiła ukłon po prostu dla nas, dla partnerów, żebyśmy mogli sobie wzajemnie pomagać, tak? Czy to finansowo, czy też oczywiście mentalnie, bo jesteśmy tutaj po to, żeby wspierać Was w różnego rodzaju przedsięwzięciach. No i też chcielibyśmy być też dla Waszych ludzi, tak? Żeby oni mogli też korzystać z tej naszej wiedzy albo z tych naszych doświadczeń. Więc firma zrobiła ukłon i wprowadziła dyskonta dużo lepsze niż do tej pory były. To jest to, tak jak mówię, taka wersja promocyjna. Od 1 do 60 do 1 do 100, czyli to są dyskonta, które były obecne w 2018 roku. Naprawdę takie czasy się już nie pojawią. Tu jest kilka warunków, które trzeba spełnić, żeby się w tym odnaleźć. Na pewno mówimy o kończącej się promocji 30 czerwca. Jeśli chodzi o ilość pakietów, jest ona nieograniczona, natomiast może to być wielokrotność, tak? Czy do 50, czy 600, czy 1200 dolarów, więc w zależności od tego, na co mamy ochotę i z kim mamy do czynienia, to oczywiście używamy tych różnych argumentów, żeby ten projekt po prostu przekazać właściwie. Ja mam takie kilka aspektów, które gdzieś tam naprawdę w rozmowie bezpośredniej czy takiej online, bo z takim mamy najczęściej do czynienia, przekazać. Chciałbym Wam zwrócić uwagę, tak, na to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jeśli chodzi o firmę. Tak. Ponad 1000 osób w firmie. To jest naprawdę, jeśli chodzi o pracowników, całe zespoły, brygady fizyczne. Tak, ci ludzie też są potrzebni, nie tylko intelektualnie. Ludzie pracujący, centra testowe, czy to w Zjednoczonych Emiratach, tam gdzie mamy nabór ludzi do pracy dosłownie, studentów, tak, też tych bardzo zdolnych, no i też centrum testowe w Białorusi, tam dzieje się dużo, jeśli chodzi o kolejne, zarówno obecne projekty, jak i przyszłe. 11 rodzajów transportu, 6 typów nawierzchni terenowych. Słuchajcie, to są naprawdę wyjątkowe argumenty. Wierzcie mi, że dzisiaj rozmawiając z kimkolwiek o Tesli, tak, którą wszyscy dzisiaj znają, jeszcze jakiś czas temu Tesla potrzebowała kilka lat na to, żeby się wdrożyć w ten rynek, tak, z jednym samochodem, z jednym produktem. I można powiedzieć, że dzisiaj bez salonów samochodowych sprzedają bardzo duże ilości swoich aut. Wyobraźcie sobie, co będzie w tym przypadku, kiedy mówimy o różnego rodzaju transportach, o globalnym projekcie. Mówimy o różnych nawierzchniach torowych, tak? Różnych przeznaczeniach tego projektu. To jest według mnie ogromny argument, który trzeba po prostu odpalić i z niego skorzystać. Także korzystajcie proszę z tej promocji. Ona jest naprawdę wyjątkowa. Nie mamy gwarancji, że ona zostanie przedłużona. Więc jakby nie czekajcie z rozmowami, tak? No i co jeszcze? Pamiętajcie, że jesteśmy w końcowej fazie, tak, implementacji projektu. Tutaj nasz
Anatolij Junicki godzinę czasu spędził z nami na plaży, na pustyni, przepraszam, to nie była plaża, to była dosłownie pustynia. Tam było ogromnie gorąco. Dzisiaj tamten teren zupełnie inaczej wygląda. Budynki stoją. Jedyny w Dubaju budynek drewniany, z tego co wiem, taka ciekawostka. I tam mamy pozwolenie samego króla na to, żeby go zbudować. I on już stoi. Kilka kolejnych budynków, które są potrzebne do tego, żeby ten projekt się cały czas rozwijał, tak jak wspomniałem, w nowych miejscach, na portalach społecznościowych albo w grupach, które tworzycie. Przyjechały ostatnio podpory do tej kilkunastokilometrowej trasy, radzę po prostu śledzić jak najlepiej się da projekt Skyway, bo tak jak mówię, mówimy o wyjątkowym projekcie. Także jeśli chodzi o mnie, to ja już będę powoli kończył. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich gorąco, tych, których znam i osobiście, i tych, których nie znam, oczywiście. Zachęcam do tego, żeby projekt wspierać. Zachęcam do tego, żeby obserwować, tak? Mówcie o tym projekcie, komu się da. Wierzcie mi, że mówimy o wyjątkowym czasie, wyjątkowym jesteśmy naprawdę miejscu i momentem tego projektu i naprawdę takie czasy jak dzisiaj nie powtórzą się szybko, żeby móc być częścią i partnerem takiego właśnie, no, czegoś tak wyjątkowego. Tak więc raz jeszcze zachęcam, bardzo dziękuję za obecność, dziękuję, że poświęciliście chwilę czasu. Zapraszam do kontaktu, albo najlepiej do osoby, która Was zaprosiła tutaj na to wydarzenie. No i co? Raz jeszcze dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się mocno. I do zobaczenia prawdopodobnie następnym razem, już niedługo. Wszystkiego